Cześć, witajcie w pierwszym odcinku takim pogadankowym. Dzisiaj opowiem wam kilka słów na temat Belarusa 920.3. In the case of nuclear or radiological fallout, people living around potential targets such as military bases and chemical plants may be advised to evacuate. Protection from radioactive fallout will require taking shelter in an underground area or in the middle of a large building. Fallout shelters can be any protected space where the walls and roof are thick and dense enough to absorb radiation. Mamy ten ciągnik już około 14 lat. Pracuje on na 25 hektarach z lekkim pomocnikiem zatorem. No, od razu na pierwszy ogień rzuca się ładowarz czołowy marki Moskit o dźwigu 2 ton. Mamy do niego krokodyla oraz łyżkę. Model ten posiada silnik 4-cylindrowy o pojemności 4750 cm3 o mocy nominalnej 85 koni mechanicznych. Oryginalnie jest tutaj turbina oraz intercooler. Ciągnik bardzo dobrze radzi sobie z turem dzięki przedniemu mostowi stożkowego starego typu, co daje mu niesamowitą zwrotność. Mamy do niego założone aktualnie na przodzie 10 obciążników po 45 kg oraz z tyłu na obydwa koła dwa obciążniki po 20, czyli 40 kg. Tylny podnośnik. Głównie, czy oryginalnie, był założony tylko jeden C110 w tym miejscu, ale dołożyliśmy mu wraz z tatą dwa dodatkowe wspomagające C50. Oryginalnie z tym jednym siłownikiem miał on dźwig około 3 ton, oczywiście na belce. Dzięki tym dwóm dodatkowym myślę, że zwiększyliśmy jego udźwig o około tonę. Co jeżeli chodzi o opony? Tylnie są oryginalne. Oczywiście felgi, no niestety, ale no były już malowane. Ciągnik pracował w produkcji bydła mięsnego. No i ta farba dosyć szybko z tych właśnie felg zeszła. Ale nie o tym, miały być o oponach. Tylne oryginalne, radialne, o dziwo. Ostatnio to zauważyłem. Napis na nich jest gdzieś, ale są dosyć brudne, no i teraz tego napisu nie znajdę. Przednie były wymieniane już raz. Oczywiście też bardziej malowane. Też radialne. Dzięki właśnie takim oponom ciągnik może spokojnie jechać trochę więcej niż 40 km na godzinę. Bo na starych oponach no podskakiwał, krótko mówiąc. Kabina bardzo duża. Nie widać tak bardzo mocno na niej śladu zużycia. Naprawdę dużo jest opcji regulowania, między innymi fotel, kierownica. Bardzo się miło w niej pracuje. Jesień jest ciepło. Lato jest troszeczkę za ciepło, można powiedzieć. Ale co? Bardzo fajna kabina. O, to jest właśnie Rocky, który szczeka zawsze, kiedy zbliża się do traktora. Także nagranie tego materiału to było wiele prób. Kiedy on był cicho, kiedy nie. Teraz właśnie w tym ujęciu chciałem powiedzieć wam coś o oświetleniu. Oświetlenie jest robocze, oczywiście wszystkie lampy chyba zostały już wymienione, nawet te drogowe. Dużo pracujemy w nocy, także no oświetlenie musi być jako takie, tytułujmy. Jeżeli jest noc, ciągnik ma wszystkie światło zapalone, no to dosłownie dookoła niego jest jasno. A gdzie taką dużą ilość świateł umożliwia nam alternator 1100 W. No i to mi się wydaje, że byłoby na tyle z części pierwszej.
Napiszcie w komentarzach, czy chcecie część drugą, która jest trochę bardziej zagłębi się w szczegóły, można tak powiedzieć. No, na razie, trzymajcie się, cześć.